Gmina składa się z 5 sołectw. Kociesz Moszczanicki, Kociesz Rychwałcki, Łękawica, Łysina i Okrajnik. Witamy na Żywiecczyźnie w gminie Łękawica. Góry Beskidu Małego, szlaki turystyczne i punkty widokowe, czyste powietrze, nieskażone strumienie. To oblicze gminy, jakie widzą turyści. Drugie, zauważane przez mieszkańców, to tętniące życiem miejsce, gdzie powstają nowe boiska, kanalizacja, działają kluby sportowe i zespoły regionalne, a plany inwestycyjne nie pozostają jedynie planami. Osadnictwo na tych terenach sięga XIV wieku. Dziejopis żywiecki Andrzej Komoniecki pisał w XVII wieku. Łękawica, iż gdzie to wieś jest, łąki same bywały, których więcej w państwie ślemieńskim nie było. Łysina, iż kilka chałup na górze łysej zostaje. Kociesz, wieś od lasu nazwanego Kociesz i rzeki z niej płynącej, a zwłaszcza, że tam poddani państwa ślemieńskiego w tymże miejscu kotelnice albo kociesz owiec miewali, gdzie młode owce, to jest jagnięta, kociły się. Okrajnik, iż na Okrajnku albo na końcu ról gilowskich ta wieś osadzona. Gmina leży u podnóża Beskidu Małego na wysokości od 400 do 700 metrów. Stoki wzniesień rozcięte są siecią dolin płynących przez nią potoków zasilających Kocierzankę, która wije się po terenie całej gminy, uchodząc na granicy z Gilowicami do rzeki Łękawka, a dalej do Soły. Około 70% powierzchni gminy stanowią kompleksy leśne pełne grzybów, malin i borówek. Turystów przyciąga m.in. rezerwat Szeroka. Bliskość jezior Żywieckiego i Międzybrodzkiego sprawia, że gmina jest znakomitym terenem wypadowym dla miłośników sportów wodnych. Odwiedzając gminę Łękawica, warto wspiąć się na punkt widokowy na Łysinie lub wejść jeszcze kilkadziesiąt metrów wyżej. Piękny widok wynagrodzi trudy wędrówki. W najwyżej położonej wiosce, Łysinie, znajduje się wspaniały zespół skał, które nazwano zamczyskami, gdyż wokół tych skał przez całe wieki krążyły przedziwne legendy. Jedna z tych legend mówi, że stał tam kiedyś zamek, inna, że było tam podziemne przejście, które miało długość wielu kilometrów. Ale największą zaletą tych skał jest ich wielkość i przedziwne kształty, które zachwycają każdego zwiedzającego. Pionowe ściany skalne są wykorzystywane do celów treningowych, wspinaczki skałkowej zarówno przez miłośników tej formy wypoczynku, jak i przez żołnierzy. W Łysinie, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, znalazła swoją siedzibę izba regionalna, pełna sprzętów podarowanych przez okolicznych gospodarzy. Przez gminę przebiega przepiękna pod względem widokowym droga Żywiec-Andrychów przez Przełęcz Kocierską. Szlak zaczyna się w Łękawicy Górki albo przy Upadku. Biegnie przez Kociesz Moszczanicki i Rychwałcki. Budowali ją więźniowie z Wiśnicza i Szpilberga w Brnie na Morawach. Wówczas nosiła nazwę Drogi Cesarskiej nr 20. Austriacki podróżnik, który w roku 1827 zatrzymał się na Przełęczy Kocierskiej, relacjonował, że stała tam zupełnie przyzwoita gospoda. Dziś na Przełęczy stoi ośrodek wypoczynkowy Kociesz z basenem kąpielowym, a na północnym stoku Przełęczy zimą można korzystać z wyciągu narciarskiego. Z ośrodka Kociesz rozciąga się wspaniały widok na Małopolskę. Cała gmina Łękawica może stanowić znakomitą bazę wypadową do górskich wypraw.
często przygotowując się do sezonu trenuję na terenie gminy Łękawica. Wszystkich serdecznie zapraszam i zachęcam do odwiedzenia gminy Łękawica i spróbowania swoich sił na rowerze. Gmina Łękawica zachwyca pięknem otaczającej przyrody. Myślę, że to prawdziwy raj dla grzybiarzy. Na dużą uwagę zasługują takie obiekty jak amfiteatr czy też centrum wypoczynku. Organizowane są takie imprezy jak choćby Dni Łękawicy. Również świetnie rozwinięta jest infrastruktura sportowa. Młodzi osiągają dobre wyniki w sporcie. Przykładem jest choćby drużyna Łękawica z Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Na terenie gminy Łękawica osiedla się lub buduje domki letniskowe coraz więcej spragnionych spokoju i pięknych widoków mieszkańców Śląska. Bardzo czyste powietrze, piękna przyroda, nieskażony jeszcze teren, no i niesamowite widoki. Proszę zobaczyć, jakie piękne. Kiedy wjechaliśmy na Łysinę i tak zaczęliśmy się rozglądać, no to powiedziałam, że tu buduję dom. Gmina Łękawica to nie tylko obszar, gdzie góry czyste i powietrze przejrzyste, ale także miejsce dynamicznie się rozwijające, nie zostające w tyle za nowymi trendami i wymogami XXI wieku. W gminie trwa budowa kanalizacji. Wcześniej została wybudowana oczyszczalnia ścieków. Powstał wodociąg dostarczający czystą, źródlaną wodę do okolicznych mieszkańców. Niedawno w Łękawicy została wybudowana hala sportowa. Najnowszą inwestycją jest oddany do użytku 3 września 2012 roku kompleks sportowy Orlik. W Łękawicy i Kocierzu Moszczenickim działają LKS-y. Tutaj młode talenty mogą kontynuować przygody ze sportem. W gminie działają nowoczesne przedsiębiorstwa dające pracę i z podatków pomagające w rozwoju gminy. Wśród nich imponujący rozmachem oddział budowy dróg Żywieckiego Dromilu. Ewenementem jest ulica Firmowa, całkowicie zdominowana przez przedsiębiorstwa maszynowe, budowlane i inne. Dla równowagi w gminie powstają także parki, gdzie dzieci mogą bezpiecznie bawić się pod okiem rodziców. W gminie prężnie działa instytucja kultury, w której nie tylko można wypożyczyć książkę, ale także skorzystać z darmowego internetu oraz przewodników i literatury regionalnej w punkcie informacji turystycznej. Od kilku lat gminne uroczystości i festyny odbywają się w amfiteatrze. Właśnie tutaj co roku wyrusza z kościoła w Łękawicy korowód dożynkowy. W każdym sołectwie prężnie działają koła gospodyń wiejskich. W amfiteatrze odbywa się także coroczne święto kapusty. To właśnie w amfiteatrze mogą się zaprezentować miejscowe zespoły Konwiwa i Jaworki. Thank you.
Legendą i symbolem gminy stał się pan Józef Hulka, człowiek renesansu, malarz, rzeźbiarz, pisarz, poeta, aktor. Jednym słowem, człowiek, instytucja. Małe słupki takie podchoinkowe. Jezu, wymalowano je gołe drzewo. Tutaj było na konkursie, tak jak anioły nie są, peretron Stanisława Biskupa. Tu jest namalowany tu kościółek, co nasz się drewniany spalił. Lecą trochę rzeźby językami, potwierdzone na konkursie, a tam są jakby kładownicy, przebierajcy, jako kukiełki. Tu są gwiazdy, kładownice, jakie były na tym terenie kiedyś przed wojną robił, bo dzisiaj już nie mógł to robić. Jak ja zgasnę, to już nie będzie nikt robił. Bardzo duży nacisk kładłem w kazaniach, żeby troszczyć się o kościół duchowy. Oczywiście nacisk był duży na budowę kościoła, na ten kościół materialny, ale cóż z kościoła materialnego, jak nie będzie duchowego. Więc nacisk kładliśmy, a ludzie są tutaj pobożni i przetrwali ten trud budowy kościoła i są gorliwymi ludźmi, można powiedzieć. Jestem z nich bardzo zadowolony. Pięknie przychodzą do kościoła, spełniają swoje obowiązki należyć. Łękawica to miejsce, gdzie stare, często ponad 200-letnie kapliczki i przydrożne figury wtapiają się w górski krajobraz z szybko powstającymi nowymi domami. Piękno przyrody przyciąga turystów, a nowoczesne obiekty powstające w gminie przyczyniają się do tego, że młodzież nie chce opuszczać rodzinnych stron.